Witam serdecznie na kanale Forum Miasteczek Polskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Tomasz Gromala, wójt gminy Lipnica Murowana. Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan wójt jest członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich. Mam przywilej współpracować z panem wójtem jako członek wspierający Unii Miasteczek Polskich. Tomaszu, przed chwilą rozmawiałem z moim współpracownikiem, jak mu powiedziałem, że będę rozmawiał z wójtem Lipnicy Murowanej, powiedział: piękna miejscowość, lubię tam jeździć turystycznie. Może zacznijmy od takiego właśnie wątku, zachęć pod kątem krajobrazowym, historycznym, turystycznym internautów do przyjazdu do Lipnicy Murowanej. No, bardzo miło mi to słyszeć, że Lipnica jest rozpoznawalna i myślę, że to jeden z naszych atutów. Może mówię trochę nieskromnie, ale przytoczę tutaj chyba największy atrybut, jakim się posługujemy, to nasze lipnickie palmy związane z okolicą świąt wielkanocnych. Na ogół, gdzie się nie pojawiam, jeśli mówię Lipnica Murowana, o, to tam, gdzie te najwyższe w Polsce palmy. A więc jest to pewien zawsze zalążek rozmowy, ale oczywiście wydaje nam się, że mamy więcej atutów, dzięki którym możemy ściągać turystów do Lipnicy. Niedziela Palmowa, jeszcze nawiązując do niej, jest wydarzeniem jednorazowym, jednodniowym. Mamy jeszcze ponad 300 dni w roku, w które zapraszamy każdego, kto ma tylko życzenie, żeby nas odwiedził i zobaczył, co oprócz palm warto tutaj zobaczyć i w jaki sposób można spędzić czas. No, jesteśmy miejscowością w Małopolsce niedużą, 5600 mieszkańców liczy cała gmina. Miejscowość Lipnica Murowana to jest nieco ponad 800 mieszkańców. Cały obszar gminy znajduje się na Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym. Ten stan istnieje już od 1997 roku, więc ta symbioza pomiędzy gminą a parkami krajobrazowymi trwa już wiele lat, no i wiąże się między innymi z tym, że te warunki krajobrazowe, przyrodnicze, no, chcemy, żeby były chronione, są w pewien sposób wyjątkowe. 40% powierzchni naszej gminy stanowią lasy, tak więc to jest i można powiedzieć piękny teren widokowo, ale także pod względami zdrowotnymi czy też turystycznymi, ponieważ te lasy przecina także wiele szlaków. Współpracujemy w dziele turystyki bardzo owocnie z sąsiadującą gminą Iwkowa. Można powiedzieć, patrząc administracyjnie, w Małopolsce znajdujemy się tutaj na granicy dwóch powiatów, dwóch subregionów, ale bardzo fajnie nam się współpracuje. Mamy taki ciekawy element łączący nas administracyjnie, znajdujący się na terenie gminy Iwkowa, ale u podnóża wzniesienia, które ma swój początek z kolei w naszej gminie, jest to wieża widokowa o wysokości ponad 30 metrów, z której rozpościera się piękny widok, i zarówno z gminy Iwkowa, z gminy Lipnica Murowana, z centrum, z samego rynku Lipnicy można w krótkim czasie dostać się na tą wieżę. Jest to jedna z atrakcji, ale nie tylko. No, Lipnica to UNESCO. Kościół świętego Leonarda z XV wieku, drewniany kościół modrzewiowy, wpisany w 2003 roku na listę UNESCO, więc to już perła klasy światowej. Ona wpisuje się także w szczególny, wyjątkowy, małopolski szlak architektury drewnianej. Na tym szlaku na terenie gminy znajdują się jeszcze inne obiekty, chociażby też zabytkowy ponad 500-letni kościół w miejscowości Rajbrod, ale kilkaset obiektów drewnianych, nie tylko sakralnych, z całej Małopolski, które tworzą jeden wielki szlak. No i cieszę się, że także na tym szlaku znajdujemy się także i my. Kościół wpisany na listę UNESCO nie jest jedynym zabytkiem, ponieważ w samym centrum Lipnicy, w niedalekiej odległości, mamy jeszcze dwie inne świątynie. XIV-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła, który fundował król Kazimierz Wielki, i także XVII-wieczną świątynię pod wezwaniem świętego
Szymona z Lipnicy, naszego rodaka, i jest to jak dotychczas najsłynniejszy, najzacniejszy rodak lipnicki. Tak więc, no, już nie mówiąc o centrum Lipnicy Murowanej, pięknym ryneczku z zachowanym układem urbanistycznym z czasów średniowiecza. Tak więc zawsze podkreślamy, że tutaj w Lipnicy Murowanej szczególnie no, wieki przemawiają poprzez swoją infrastrukturę. Taka ciekawostka, w minionym roku jeden z właścicieli domów, prowadzący też drobną działalność gospodarczą w obrębie właśnie naszej struktury urbanistycznej, odnalazł podczas prac remontowych średniowieczną studnię zachowaną w 100%, w pełni ona była zasypana, udało się eksplorować. Z jej dna zostały wydobyte artefakty, które po wstępnym przebadaniu, był to między innymi toporek, kopaczka, wskazują na początek, co najmniej początek XV wieku, ponieważ podobne w Muzeum Regionalnym u nas tutaj w Małopolsce datowane są na okres bitwy pod Grunwaldem. W ostatnim czasie zostały przeprowadzone badania dendrochronologiczne tego, co udało się wydobyć, no i te badania wskazują, że drewno, z którego budowana była studnia, pochodzi nawet najwcześniej z 1332 roku. Tak więc są to fakty, które wskazują, że historia, o której mówimy, ma swoje uzasadnienie, bowiem pierwsze wzmianki historyczne w ogóle o lokacji osady, o erygowaniu parafii są już z 1144 roku. Kolejne wydarzenia to już następstwo tego, że potwierdzenie, że osada istniała, osada ewoluowała, aż w 1326 roku za przyczyną króla Władysława Łokietka stała się miastem. Więc w skrócie mówiąc o Lipnicy, zachęcając do przyjazdu do nas, to mogę powiedzieć tyle, że przyroda, krajobraz, historia, zabytki, to są te walory, którymi chcielibyśmy się podzielić. Mamy infrastrukturę, jest hotel, jest agroturystyka. Jest to bardzo dobra baza wypadowa na zewnątrz, 8 km od Lipnicy zamek lubomirski w Nowym Wiśniczu, 16 km kopalnia soli w Bochni, także wpisana na listę UNESCO. I co podkreślamy my tutaj na Bochenszczyźnie, że jest to najstarsza kopalnia w Polsce. Czasami mówi się o tym, że to Wieliczka. Wieliczka może jest słynniejsza i większa, ale najstarszą żupą jest właśnie ta z Bochni. No i lokalizacyjnie, kończąc ten wątek, jesteśmy pośrodku takiego mniej więcej trójkąta, jest podobna odległość do naszego miasta wojewódzkiego, ale i byłych miast wojewódzkich, czyli do Nowego Sącza, do Tarnowa i do Krakowa, więc naprawdę bardzo dobra baza wypadowa. Niedaleko po górze Rożnowskie, jeziora, no oferta, każdy znajdzie coś dla siebie i zachęcam, zapraszam do Lipnicy Murowanej, do gminy Lipnica Murowana. No to na pewno internauci już się czują zachęceni, żeby do Was przyjechać. Jeszcze dodam, że Lipnica Murowana leży na dawnym szlaku królewskim Kraków-Wilno. Czy się nie mylę, Tomaszu? To znaczy tutaj tak, no, mieliśmy trakt węgierski przebiegający przez centrum Lipnicy. To też był element związany z lokacją miasta, kiedy kupcy musieli przejechać przez centrum. Na pewnym etapie swojego rozwoju miasto zostało otoczone murem. Z Krakowa wjeżdżało się bramą krakowską, wyjeżdżało się bramą sądecką właśnie w kierunku południa. No i jeden z przywilejów lokacyjnych to było prawo składu, czyli kupcy mieli obowiązek wyładować swoje towary na lipnickim rynku, no i dokonywać transakcji, więc nie mogli tylko przejechać, ale musieli wejść w interakcję z lokalnymi rzemieślnikami, co miało obopólną korzyść, oczywiście większą dla mieszkańców i dla okolicznych, ponieważ to podnosiło prestiż naszej miejscowości, gdyż no, nie było możliwości ominięcia tego miejsca i popędzenia dalej na południe, ale trzeba było się tymi produktami ewentualnie podzielić, oczywiście w ramach wymiany handlowej.
A więc szlak węgierski, nie królewski, koryguje w takim razie swoje Tak, wiadomości. u nas taka nomenklatura obowiązuje. Choć może z racji tego, że Lipnica była miastem królewskim, można byłoby spokojnie go tak nazwać. Powiedzieli, że właśnie te fakty historyczne, architektura Lipnicy Murowanej, no, świadczą o miejskim charakterze Lipnicy. Lipnica przez 600 lat była miastem, utraciła prawa miejskie w 1934 roku. Czy nie myślicie o przywróceniu praw miejskich? No, takie myśli pojawiają się już dosyć dawna. Niektórzy nas mocno do tego dzieła dopingują. Nie ukrywam, że w ostatnim czasie zdynamizowaliśmy działania zmierzające w tym kierunku, ale troszeczkę plany pokrzyżowała nam pandemia. W momencie, kiedy doszliśmy do wniosku, że trzeba rozpocząć publiczną dyskusję, zasięgnąć opinii, takiej wstępnej, jeszcze nie tej formalnej, która będzie potrzebna, mieszkańców, kiedy odbyło się zebranie wiejskie na początku ubiegłego roku, na którym przedstawiliśmy, ja przedstawiłem wraz z panem sołtysem Lipnicy Murowanej, który jest żywo zainteresowany tym, aby te prawa miejskie przywrócić, pewne argumenty za i przeciw nie ma, tak już z góry powiem, no to nie mogliśmy kontynuować dalszych działań, bowiem no, cała sytuacja pandemiczna, rozumiemy, związana z tym, że obostrzenia, zakaz zgromadzeń się i tak dalej, troszkę nam pokrzyżowała plany, ale jak tylko będzie taka możliwość, będziemy wracać do tematu. W związku z tym, że u podstaw decyzji o rozpoczęciu już formalnej procedury przywrócenia praw miejskich, chciałbym, aby stała taka pełna społeczna no, jawność, ale też świadomość, bo myślę, że tutaj ważna jest świadomość tego, dlaczego chcielibyśmy prawa miejskie przywrócić, bo tak jak wspominałem, nie ma żadnych negatywnych skutków, czego często mieszkańcy się obawiają, na przykład nie wiem, wzrostu podatków czy jakichś ograniczeń. To też z drugiej strony trzeba uczciwie powiedzieć, że na starcie nie ma jakichś konkretnych benefitów wynikających z przywrócenia praw miejskich. Natomiast mamy świadomość, że jesteśmy miejscowością, która te prawa miejskie miała, tak jak już wspominałeś, ponad 600 lat, więc byłoby to przywrócenie pewnego stanu historycznego, przywrócenie tego waloru, który kiedyś został nam nadany i pewnego prestiżu i dodatkowej formy promocyjnej dla Lipnicy jako miasta, które kiedyś też była taka struktura administracyjna jak miasteczko, które dzisiaj myślę, że wpisywałoby się w to dziedzictwo, o którym mówiłem i można byłoby przywołać wiele faktów. No, za moimi plecami mamy tablo burmistrzów, którzy niegdyś tutaj włodarzyli i razem z rajcami miejskimi decydowali o losach naszej miejscowości. Mamy drugie tablo, które rozpoczyna się także od pierwszego wójta po 1934 roku, więc widzimy tych zacnych wąsaczy, którzy za mną na ścianie wiszą i przypominają o tych czasach, kiedy właśnie Lipnica była miastem, więc to nie też fikcja, to są fakty, to jest historia. I myślę, że na bazie tego, że bez żadnych kompleksów wiele miejscowości dużo mniejszych, bo przecież mamy najmniejsze miasto, w którym mieszka około 400 mieszkańców, to my także moglibyśmy być pretendentem do tego, aby te prawa odzyskać, tym bardziej, że spełniamy wszystkie wymagania, które dzisiaj są do tego potrzebne, nie tylko ten walor historyczny, ale mamy piękne, wyodrębnione centrum miejscowości, zachowany ten układ urbanistyczny, niezmiennie rozwiniętą infrastrukturę, tutaj przynajmniej w samym centrum wodociągowo-kanalizacyjną, nie ma już zabudowy zagrodowej, nie ma prowadzonej działalności rolniczej, rozwinięta sieć, jeśli chodzi o oświatę, przedszkole, szkoła muzyczna, infrastruktura sportowa, która w tej chwili też jest uzupełniana, rozbudowywana, centra kultury, prawda, więc to życie tutaj tętni. Nawet czasami żartujemy, że ludzie starsi, szczególnie może z dawnych przyzwyczajeń, mówią,
jak idą do Lipnicy, idziemy do miasta. Tak więc może to też ten element, który będzie przekonywał. Ale reasumując, rozpoczęliśmy, tak jak w wielu przypadkach pandemia postawiła pewną pauzę, ale wrócimy do tematu, a jak społeczeństwo podejdzie do zagadnienia, to zobaczymy. Na pewno nie chciałbym, żeby było to odbierane na takiej zasadzie, że wójt może chce być burmistrzem, a rada gminy chce być tylko radą miejską i na tym miałaby się zakończyć ta zmiana. To nie o to chodzi. To na pewno nie chodzi o jakieś pobudki osobiste czy chęć dowartościowania się. W samorządzie rozpocząłem 11 rok pracy jako wójt, w tym roku 15 lat ogólnie, bo byłem wcześniej 4 lata radnym gminy, więc zawsze podkreślam, że gdyby to miało być z takich, a nie innych pobudek, to byśmy to już zrobili dawno na siłę, prawda? Ale chcemy we współpracy z mieszkańcami, przy ich świadomości. Jaki będzie finał, to zobaczymy. Wiemy, że jest przychylność, w tym roku 10 nowych miast dołączyło do mapy naszego kraju, więc może i kiedyś Lipnica Murowa. Z jednym z tych miasteczek rozmawialiśmy, z Koźminkiem w Wielkopolsce na wschód od Kalisza. Forum Miasteczek Polskich będzie oczywiście Wam kibicować. No i ufam i życzę Wam tego, żeby w tej kadencji samorządu, żebyście się stali gminą, domyślam się, miejsko-wiejską, tak? Bo to chyba w tym modelu. Już zacząłeś, Tomaszu, mówić o tym, na jakim etapie rozwoju jest obecnie Lipnica Murowana. Mówiłeś o sieci wodociągowej, między innymi o dobrej sieci, także placówek oświatowych, przedszkoli i szkół. Gdybyś mógł rozwinąć ten temat, na jakim jesteście etapie rozwoju, albo też inaczej, jakie Was teraz szanse rozwojowe czekają? No w tej chwili przechodzimy przez taki boom inwestycyjny. Patrząc z perspektywy tych ponad 10 lat, jak już wspominałem, pracy na stanowisku wójta, w tej chwili mamy, można powiedzieć, pewną kumulację dużych inwestycji. No chociażby kolejny etap rozbudowy kanalizacji. To zawsze bardzo kosztowne i trudne przedsięwzięcie. Jesteśmy na progu dużego przedsięwzięcia związanego z wodociągowaniem gminy. Jest ogłoszony obecnie przetarg na ujęcie wody stacji uzdatniania. Docelowo, dodatkowo, także w tym roku rozpoczniemy działania związane z budową zbiornika wody czystej i sieci wodociągowej. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji związanej z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy szkole w Lipnicy Murowanej. Jesteśmy w trakcie dużego projektu kształtowania przestrzeni publicznej, który skierowany jest do 4 miejscowości na 5 w naszej gminie. W 2 miejscowościach działania już zostały zakończone, realizowane są w pozostałych 2 ujętych projektem, ale dobra informacja z ostatnich dni związana z dodatkowymi bonusami rządowymi pozwoli na to, że także i 5. miejscowość, która w tym projekcie nie była objęta, będzie także objęta interwencją, więc cieszę się bardzo, bo realizuje się jedno z moich dużych zamierzeń od początku mojej działalności samorządowej. Chciałem, aby śladem Lipnicy Murowanej, pięknego centrum, także w każdej z pozostałych 4 miejscowości w naszej gminie powstało takie wyodrębnione centrum dla mieszkańców, ale także dla osób przyjeżdżających, które będą mogły zauważyć, że to jest właśnie centrum tej miejscowości, ten wyróżnik. I na dzień dzisiejszy takie działania zostały zakończone już kilka lat temu w miejscowości Rajbrod. Powstało piękne centrum z miejscami parkingowymi, z zielenią, z ławeczkami, z lampami stylowymi, takimi dedykowanymi stricte dla centrum. W minionym roku takie działanie zostało ukończone w Lipnicy Dolnej. Obecnie rozpoczął się projekt, jest w fazie już realizacji w miejscowości Borówna i jak wspominałem, dzięki dodatkowym środkom rządowym także będziemy chcieli być może już w tym roku przystąpić do centrum miejscowości Lipnica Górna. Tak więc to marzenie, taki plan się ziścił i każda z tych miejscowości będzie dalej budować swoją tożsamość, wiadomo, globalnie gminną, ale też tą swoją sołecką wokół tego centrum, które będzie wizytówką, myślę, bo tak te pozostałe
takim elementem już są. Ale oczywiście szereg innych działań także zrealizowanych, oczywiście te infrastrukturalne, największe, najdroższe, jak kanalizacja i wodociągi, pochłaniają wiele czasu, środków finansowych, czy jak centra, czy jak kompleksy sportowe, ale oczywiście ważnym dla lokalnej społeczności są kwestie związane czy z rozbudową oświetlenia, czy infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo, jak chociażby ciągi piesze, czy poprawa nawierzchni na drogach. To zawsze element, który jest bardzo ważny dla mieszkańców, ale czasami też i drobne elementy, które są realizowane, czasami nie wymagają wysokich nakładów finansowych, ale są bardzo dobrze odbierane przez społeczeństwo. Kilka lat temu był taki moment, zresztą jak objąłem funkcję wójta, na terenie naszej gminy nie było ani jednego ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, ani jednego ogólnie dostępnego miejsca rekreacji. Na dzień dzisiejszy w każdym sołectwie jest i co najmniej jedno takie miejsce, no, miejscowość Borówna jest w trakcie realizacji, tak akurat. Tam rzeczywiście tego też brakowało, ale jak i z centrami, tak i z tą rekreacją w tej miejscowości też jakby uzupełnimy już całą gminę. Ale chcę powiedzieć o tym z tego względu, że były takie momenty, jak realizowane były potężne inwestycje, kiedy drobny plac zabaw, zagospodarowanie zniszczonej, zaniedbanej przestrzeni, nadanie jej nowego charakteru i funkcjonalności budziło czasami, miałem wrażenie, większe zadowolenie i aplauz mieszkańców, dzieci, rodziców, bo było im to takie bliskie, mieli gdzie udać się z dzieckiem, a jeszcze poprawiła się estetyka danego miejsca, to naprawdę ludzie zaczepiali na ulicy, mówili fantastycznie, fajnie, że coś takiego też jest u nas. Choć powiem, że było to w momencie, kiedy na przykład budowaliśmy nowe przedszkole w Lipnicy Murowanej, bo też na inwestycja za kilka milionów złotych i oczywiście nie mogę powiedzieć, bo radość, satysfakcja była potężna i to było jedno z moich największych zobowiązań, moje i moich kolegów, koleżanek samorządowców z Rady, które udało się zrealizować, ale oczywiście to było troszkę na takiej zasadzie, dobra, fajnie jest, no czekaliśmy, trochę się należało, ale ten plac zabaw to jest taki bonus ekstra i dzisiaj to oczywiście dzień chleb powszedni, ale chcę zwrócić uwagę, że widać, że w samorządzie musi być taka pewna równowaga, to znaczy ona oczywiście ekonomicznie, organizacyjnie nie może być tak traktowana, ale w tym sensie, że muszą być i duże inwestycje, ale muszą być też te drobniejsze, które uzupełniają pewne oczekiwania mieszkańców, a jesteśmy po to, żeby się wsłuchiwać w ich głos i te ich marzenia przekuwać na realizację. No właśnie, wójtem jesteś od 2010 roku, miałeś wtedy 31 lat i byłeś jednym z najmłodszych wójtów w województwie małopolskim. Wcześniej byłeś radnym. Na pewno przez te kilkanaście lat twój pogląd na ten temat, co to znaczy być dobrym wójtem, się zmieniał. Twoim zdaniem, co to znaczy obecnie być dobrym wójtem? Nie tylko Lipnicy Murowanej, ale w ogóle. Wow, no ciężkie pytanie. Na pewno ocenianie samego siebie jest bardzo trudne i mogłoby być nieobiektywne, nieskromne. Ja powiem tak, no może miarą dobrego wójtowania jest to, ile czasu ma się szansę realizować swoje działania, prawda? Ponieważ ja przyjąłem taką zasadę, że jestem wybierany na okres kadencji. Znałem takich samorządowców, którzy mieli plany dalekosiężne i jakby swoją wizję rozwoju gminy, miejscowości chcieli narzucić w perspektywie wieloletniej, już nawet można powiedzieć wielokadencyjnej. Ja ze swoimi radnymi i może to w kontekście, jak próbować być dobrym wójtem, ja na pewno nie mam pełnej recepty dla wszystkich, ale może mówię o swoich doświadczeniach. Takie planowanie na kolejny okres początkowych pierwszych dwóch kadencji czteroletnich, no teraz obecnie pięcioletniej, to myślę, że chyba jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ
Staramy się przedstawiać program, który staramy się też, żeby był realny w tej perspektywie czteroletniej, żeby nie było to zbyt zuchwałe, że proszę Państwa, wybudujemy Wam to, to, to i to, ale wiecie, my na to będziemy potrzebowali dwóch albo trzech kadencji, prawda? No to tak nie można, ponieważ mieszkańcy wybierają włodarza na podstawie tego, co zaprezentuje, co zaoferuje i chcą tych efektów jak najszybciej. Oczywiście zawsze też tonujemy troszkę nastroje, słuchajcie, dobrze, daliście nam to, na to 4 lata, więc dajcie nam szansę, abyśmy przez te 4 lata mogli te zadania wykonać. No i wtedy zaczyna się walka w pozytywnym tego słowa znaczenia z żywiołem, ponieważ tak, jest pomysł, jest koncepcja, jest miejsce, potrzeba pieniędzy. Prawda? Jeśli znajdziemy pieniądze, potrzeba tych na wkład własny. No i to już jest cała logistyka i cała działalność samorządowa, aby to wszystko tak poukładać, żeby ten bilans ostateczny wyszedł pozytywnie. No i po 4 latach mieszkańcy wystawiają fakturę. Przy kolejnych wyborach jest to najlepsza weryfikacja i powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj społeczeństwo jest właśnie świadome, dzisiaj społeczeństwo jest pewne tego, co chce zobaczyć, co chce usłyszeć, nie mamy mydlenia oczu i trzeba się poddać skwitowaniu, nie ma lepszego jak wybory. Ale wygrane wybory znowu nie kończą mijającej kadencji, tylko są znowu zobowiązaniem na kolejną i pewnie z każdą kadencją coraz większym, ponieważ tak jak w moim przypadku poparcie mieszkańców było bardzo duże i nie mówię tylko o tym stricte wyborczym, ale tym codziennym, kiedy spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy o różnych sprawach, człowiek zdaje sobie sprawę, że nie można mieszkańców oszukiwać, nie można obiecywać rzeczy, które są niemożliwe. W sytuacji, kiedy pojawiają się trudności, trzeba też o tym mówić uczciwie. W sytuacji, w których pewnych zadań, które się obiecywało, nie da się zrealizować, także ta świadomość mieszkańca musi być z jakiej przyczyny, albo że będziemy czekać na jakąś wyjątkową sytuację, że na przykład zadanie, na które nie było dofinansowania albo się nie udało uzyskać dofinansowania, będzie czekało na kolejny etap. Ja pamiętam wspominane przedszkole, bo to był taki element, z którym wchodziłem przeszło 10 lat temu do samorządu, to było takie największe zobowiązanie, najbardziej palący problem dla 4 sołectw, bo mniej więcej gminę mamy tak podzieloną oświatowo, że jednym obwodem są 4 miejscowości, mniejsze można powiedzieć, i jednym obwodem największa miejscowość w gminie, miejscowość Regod. I dla obwodu złożonego z 4 miejscowości takim palącym problemem było przedszkole. I w kampanii wyborczej zostały złożone potężne zobowiązania, ale żeby być szczerymi wobec ludźmi, informowałem, że dołożę wszelkich starań i zrobię wszystko, co tylko będzie można, żeby to zadanie zrealizować, ale zakładając, że uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, ponieważ to zadanie kosztorysowo przekraczało jakiekolwiek możliwości naszej gminy, żeby zrealizować je w 100%. I to nie był wybieg na zasadzie, żeby się kiedyś z tego wymigać, wiecie, nie zrobiłem, bo coś tam, coś tam. Bo z drugiej strony myślę, że zapytaliby, czy pan się w ogóle starał, prawda? Bo gdybym powiedział, że nie, bo nie pozyskałem pieniędzy, to na pewno byłoby dobrze. No to rozumiem, ale teraz proszę nam pokazać starania. Miałem to szczęście, tą przychylność też i władz, w tym przypadku wojewódzkich, pana marszałka, zarządu województwa, że takie środki finansowe udało się znaleźć i to zadanie zrealizowaliśmy. Ale no właśnie, skreśliliśmy ten przysłowiowy kupon, później troszkęśmy mu pomogli, bo pewne perturbacje też były, ale tak jak mówię, w sytuacji, gdybyśmy tych środków uzyskali, to zadanie pewnie nie mogłoby być zrealizowane. Nie wiem, czy dalej byłbym wójtem, bo może byłoby to potraktowane jako jednak niezrealizowanie bardzo poważnej inwestycji, ale z drugiej strony wchodzę w jedno zagadnienie. Na stanowisku wójta gminy i pewnie wyżej potrzeba bardzo dużo pokory. I trzeba się liczyć też z tym, że jeśli obiecujemy na te 4 lata, tak jak mówię, zakładamy sobie plan na 4 lata,
trzeba być przygotowanym od pierwszego dnia, że to mogą być ostatnie 4 lata z różnych przyczyn i nie można się przywiązywać, czy jak to czasami się żartuje, być przyspawanym do stołka. Trzeba mieć tą świadomość, że dostałem te 4 lata i trzeba je uszanować, zrealizować jak najlepiej, a weryfikacja właśnie później pokaże, czy samorządowiec dostanie te kolejne lata. Tak jak teraz, 2 lata za nami, jeszcze 3 przed nami, mam świadomość, że za te 3 lata przyjdzie weryfikacja, różnie może być, może ktoś będzie chciał znowu młodszego wójta, albo może pojawią się jakieś inne pomysły, a może będzie tak, że te zadania, z którymi szliśmy na tą kadencję, uda się zrealizować i kolejny raz się uwiarygodnimy, że już przez te lata to, co planowaliśmy, udało się w większości realizować i zostaną nam powierzone, jeśli zdecydujemy się kandydować, te funkcje na kolejną kadencję. No to może trochę też uzupełnię za ciebie, bo przez skromność nie chciałeś mówić, co to znaczy być dobrym wójtem. Czyli jak ja to rozumiem, planować realistycznie, nie obiecywać na wyrost, realizować konsekwentnie obietnice, ale też komunikować mieszkańcom trudności, które się napotyka. Mówiłeś też oczywiście o pokorze i o tej świadomości, tej weryfikacji, która co 4 lata, no teraz co 5 lat się pojawia i przechodzisz przez tę weryfikację. To może tak, trochę mówiliśmy teraz o... Jeśli mogę dodać, przepraszam, bo bym nie chciał jednego, uważam, ważnego, kluczowego może nawet wątku pominąć i to byłoby bardzo nieładne i niegrzeczne, ponieważ są takie sytuacje w pracy samorządowca wójta, kiedy jest sam. To jest gabinet, kiedy w natłoku dyskusji nad jakąś trudną sprawą pozostaje ostateczna decyzja, ostateczny podpis i to poczucie potężnej odpowiedzialności, prawda, która spoczywa na barkach. Ale nie byłoby też tych dokonań, tych inwestycji, tych działań, to już mówię globalnie, pewnie w każdej gminie, tam gdzie dzieje się dobrze, że tak powiem, bo różnie bywa, gdyby nie było współpracy, i tu już mówię o swoim przykładzie, bardzo dobrej współpracy z samorządem lokalnym. Ja mam to szczęście, że przez 3 kadencje mam w Radzie fantastycznych radnych, panie i panów samorządowców. Oczywiście pojawiają się jednostki o odmiennych zdaniach i stanowiskach, ale na ogół wypracowujemy konsensus. Przez te lata udawało mi się uzyskiwać jednogłośne absolutorium, uchwalać jednogłośnie budżety gmin. Powiem szczerze, dla mnie jest to klucz, jest to podstawa, taki punkt wyjścia do tego, żeby móc odnosić wspólnie z mieszkańcami sukces, żeby pokazać mieszkańcom, że wybraliście nie tylko wójta, który realizuje obietnice, ale wybraliście fajnych, solidnych radnych, którzy reprezentują wasze sołectwa, wasze przysiłki i oni umieją ze sobą rozmawiać. Wójt z radnymi, radni z wójtem, do tego dochodzą jeszcze sołtysi, bardzo ważne ogniwa tej współpracy. No i dalej mieszkańcy, więc to jest pewna piramida. Jest wójt, jest rada, są sołectwa, są dyrektorzy, kierownicy, pracownicy urzędu i są mieszkańcy. Żaden z elementów nie może być pominięty, między żadnym z tych elementów nie może negatywnie iskrzyć. Musi być współpraca i myślę, że to też jest klucz do tego, że jeśli jest spokojna, dobra, merytoryczna współpraca między wójtem a radą, to społeczeństwo patrząc z boku widzi, że ten samorząd idzie w dobrym kierunku. Wiemy, że tam, gdzie są tarcia, tam, gdzie są wojenki, gdzie są podjazdy, to kończy się tym, że wiele fajnych, cennych inicjatyw może być niezakończonych, dlatego że na przykład, nie wiem, chcemy komuś ukrócić jakieś działanie, bo go nie lubimy, albo ktoś będzie próbował na przykład stawiać radę przed faktem, tak żeby pokazać społeczeństwu, nie wiem, no bywały takie czasy, ja też o tym może mówię, w naszym samorządzie kiedyś obserwował, wójt wychodził, mówi, chciałem, ale rada nie chciała, no to troszkę słabe, jednak trzeba szukać kompromisu i ja się cieszę, że mam przyjemność pracować z takimi ludźmi przez lata, którzy dają tą stabilizację, spokój i są tego pewne efekty.
Dałeś receptę, jak radzić sobie z trudnościami, to znaczy szukać oczywiście porozumienia, współpracy z radą, również sołtysami, tak to radami sołeckimi, tak to rozumiem. Czy jeszcze mógłbyś dać innym wójtom, burmistrzom, prezydentom jakąś radę, jak radzić sobie z trudnościami, które piętrzą się w pracy samorządowca? Pierwszy raz się mi chyba zdarza, muszę przyznać, żebym był proszony o radę. No, nie czuję się tak umocowany, żebym mógł doradzać komukolwiek, chociaż już jest to przeszło dekada samorządowa. Rzeczywiście jest to dużo czasu, ale człowiek się uczy tego samorządu każdego dnia. I praca wójta to jest specyficzna praca. Każdy dzień jest inny. To jest inny grafik, to nie ma rutyny, to są różne spotkania, to są różni ludzie, różne problemy, różne sprawy. I na pewno postaram się odpowiedzieć. Na pewno ten spokój, ta pokora i to mówię bez żadnej kurtuazji, bo czy przychodzi mieszkaniec rozpalony, rozgrzany do czerwoności z jakimś problemem, czy wydarzy się jakaś nieprzewidziana sytuacja w trakcie realizacji inwestycji, na pewno potrzebny jest spokój i pewien dystans. Więc trzeba zdiagnozować problem, spróbować poszukać jakiegoś realnego rozwiązania, nie uciekania od problemu. Tak jak mówiłem, w sytuacji pewnej porażki przyznać się, jeśli nie wiem, mieszkaniec został urażony, czy coś nie zostało zrealizowane zgodnie z jego oczekiwaniem, to spróbować jakieś rozwiązania, żeby mu pokazać, że to nie była jakiś brak woli i chęci, tylko były ku temu przyczyny obiektywne. A jeśli nawet czegoś żeśmy zaniechali, nie wiem, z przeoczenia, bo po prostu gdzieś ten temat nam umknął, to też do tego się w jakiś sposób przyznać i spróbować jakby sprawę załatwić od podstaw. Myślę, że nie ma takiej recepty ogólnokrajowej, bo też mamy świadomość, jak rozmawiamy między sobą, że są różne regiony, jest różna specyfika ludzi. To czasami nawet w obrębie gminy, w różnych sołectwach są różne charaktery. Przecież wiemy, że nie jest to tajemnicą, że w gminach bardzo często się zdarza tak, że są ze dwa sołectwa, które się między sobą może trochę mniej lubią, prawda? Ale później się okazuje, że najczęściej chłopak z jednego sołectwa żeni się z dziewczyną z drugiego i okazuje się, że te bariery wtedy całkowicie giną. Ale tu nie mówię o jakichś antagonizmach. Dużo lepiej jak w przypadku Romea i Julii, rozumiem, tak? No, ale tak naprawdę trzeba podchodzić do zadań, do działań, do ludzi indywidualnie. Tam, gdzie się oczywiście da, na pewno nie można się poddawać niepotrzebnym emocjom, nie można się poddawać prowokacjom. Czasami zauważam takie reakcje, które mi się bardzo nie podobają. Powiem szczerze, że jest jakiś problem i jakaś strona próbuje, nie wiem, jakimś oświadczeniem nie załagodzić, tylko jeszcze dolać oliwy do ognia. Druga strona nie umie jakby się do tego zdystansować i albo zripostować w sposób grzeczny, kulturalny i nawet właśnie wygaszający, tylko jeszcze troszeczkę tej benzyny, no i wtedy zaczyna się piekło. Ja raczej jestem zwolennikiem kompromisu, jestem zwolennikiem pewnego wycofania, tak aby nie zaogniać spraw. Jeśli wiem, że coś jest tylko elementem pewnej gry i próby na przykład zaczepki albo sprowokowania społeczeństwa, że coś gdzieś tam było zrobione, nie wiem, specjalnie na złość albo specjalnie zaniechane, no to jeśli wiem, że tak nie jest, to po prostu cieszę się, kiedy na przykład za, nie wiem, 2, 3 tygodnie mogę wrzucić zdjęcie do sieci. Działam w mediach społecznościowych pod kątem mojej pracy zawodowej. I nie tłumacząc, na przykład pokazuje, że w dniu dzisiejszym podpisałem umowę na realizację takiego a takiego zadania. Odbiorca ma możliwość weryfikacji. Gdybym zaczął się tłumaczyć, tak będzie już zaraz, bo ja to naprawdę już się postarałem, zrobiłem, pan czy pani jest zły, bo tak myśli, insynuuje, to do niczego dobrego nie doprowadzi. No. Mam to szczęście, że też wiele działań właśnie, które planujemy, udaje się realizować dzięki przychylności
lokalnego samorządu, ale także góry, że tak powiem, biorąc pod uwagę wszelkie szczeble administracji samorządowej i rządowej. No, może to też jest taki klucz, ale to już nie mamy na to wpływu, że to szczęście w pracy samorządowca też jest potrzebne. Oprócz pracy, oprócz stworzenia dobrej grupy ludzi, to tak. I jeden element, który mi się jeszcze nasuwa, to taka dewiza mojego ojca chrzestnego, który był burmistrzem Radzymina przez 3 kadencje, który... Na Mazowszu, rozumiem, tak? Radzymin na Mazowszu. Tak. Koło Warszawy, gmina, powiat wołomiński. Który, jak rozmawialiśmy na progu, na początku mojej pracy, mówił tak, pamiętaj, żebyś był mądry mądrością ludzi. I naprawdę staram się, nie wiem, czy to zawsze może widać, ale czy zawsze w właściwy sposób doceniam swoich pracowników, ale staram się rzeczywiście tak pracować, nie mówię tylko o pracownikach, bo cieszę się, że są też ludzie, zwykli mieszkańcy, którzy chcą pomagać, podpowiadać, trzymać człowieka w pewnych ryzach, ale rzeczywiście, o, to taka może, to taka sugestia dla samorządowców. Nie bać się być mądrymi, mądrością innych ludzi. Oczywiście można byłoby jeszcze powiedzieć, żeby nie być głupim i głupotą innych ludzi, prawda? To też tego się wystrzegać, ale w tej mądrości myślę, że chodzi o to, że nie mamy recepty i na starcie, i po wielu latach na wszystko. Nie zjedliśmy wszystkich rozumów świata i uważam, że nie ma się co bać zapytać, czy to pracownika, czy specjalisty, czy jakiegoś doradcę o pewne działania. Tak mówię, przychodzi ten moment, kiedy wójt jest osamotniony i podejmuje tą ostateczną decyzję, ten podpis, ale w wielu kwestiach myślę, że warto pytać, warto rozmawiać i nie mieć poczucia, że albo ktoś z boku powie, albo oni mu tam każą, podpowiadają, albo jest nieudolny, bo on się ciągle pyta. Dlaczego nie? Jeśli przychodzi pracownik i on przychodzi właśnie z problemem, bo nie wie ostatecznie, jak rozwiązać sprawę, myślę, że warto go zapytać, a co ty o tym sądzisz? Jak ty byś rozwiązał tą sprawę? Jeśli jego propozycja będzie zbieżna z oczekiwaniami, to tylko buduje pewne relacje. A jeśli nie, jeśli wójt jednak postawi sprawę troszeczkę inaczej, no to z drugiej strony też to ma jakieś, myślę, działania na przyszłość, kiedy wiemy, jakie są nasze oczekiwania, prawda? Ale tak jak mówię, słuchać ludzi i starać się tą ich mądrość, czasami nawet życiową, doświadczenie nabywać i przekazywać dalej. Ja miałem tą przyjemność i ten wielki atut, że przychodząc do urzędu, jak wspomniałeś, byłem młodym samorządowcem, nie pełniłem nigdy funkcji kierowniczej, ale wszedłem do urzędu, gdzie było wielu doświadczonych pracowników, którzy mi pomogli. I to też było bardzo cenne. Oczywiście przyszedł wójt nowy, no cóż, zapowiedzi, przecież będą czystki, prawda? On przyjdzie, pozwalnia. O, to jest jeszcze jedna z recept, tak się rozgaduje, ale to może już ostateczna, bo zaczęłoby mi się przypominać coraz więcej. Nie jestem zwolennikiem rewolucji i uważam, że nie są potrzebne wszędzie rewolucje, na zasadzie przychodzi nowa miotła i wymiata. Zrobiłem tak, że zapowiedziałem oczywiście, że będę się przyglądał, będę się wdrażał i będę dopiero po jakimś czasie podejmował pewne decyzje. Dzisiaj z satysfakcją muszę stwierdzić, że po ponad 10 latach pracy nikogo nie zwolniłem, a pracowników, których miałem rzekomo pozwalniać, nawet awansowałem, staram się bazować na swoich pracownikach. Jeśli przechodzili na emeryturę, a za okres mojej pracy 8 pracowników, w tym wszyscy kierownicy, łącznie z panią sekretarz, skarbnik, przechodzili na emeryturę, cieszyłem się tym, że wychowywali wspólnie i także już przy współpracy ze mną swoich następców. I tak w Urzędzie Gminy wszystkie stanowiska kierownicze są piastowane przez osoby, które tutaj też pracowały, co jest dla mnie cenne, jest pewna ciągłość, kontynuacja, więc na pewno, ja wiem, rozumiem pewne uwarunkowania polityczne i pewnie tego nie przeskoczymy, że jeśli już mówimy o wysokim szczeblu, to pewnie to jest nieuniknione. Ale patrząc z poziomu forum miasteczek, gmin miejsko-wiejskich, gmin wiejskich, uważam, że trzeba każdemu dać szansę,
każdego zweryfikować osobiście, nie poprzez to, co się sugeruje, że ten jest taki czy inny. I zawsze można podjąć obiektywną decyzję, kiedy ktoś na przykład tej szansy nie będzie chciał skorzystać, bo na przykład będzie robił, mówiąc kolokwialnie, na złość wójtowi, burmistrzowi, prawda? Więc, ale przyjdzie taki moment, kiedy ta decyzja będzie obiektywna i będzie się wiązała też z dobrem funkcjonowania urzędu, bo kluczem to nie tylko pracownicy pojedynczy, ale po prostu zgrany zespół. Więc nie jestem zwolennikiem, i to myślę udowodniłem, tej miotły, która wymiata, wręcz przeciwnie, konsolidacji i skupienia pracowników wokół ważnych tematów, które są do wykonania. No, ludzie, zaapelowałbym, jest robota do zrobienia, bierzemy się do tej roboty i po owocach nas ocenią, a to, że ktoś i Ksińskiego nie lubi, czy Kowalskiemu mu nie po drodze, nie musi oznaczać, że trzeba się danego człowieka pozbyć, bo może w nim jest ten niewidoczny na zewnątrz potencjał, który jest bardzo ważny dla ogółu. I wracając do kwestii przedszkola, centrum miejscowości czy kompleksu sportowego, nieraz mówię, gdyby nie ciężka praca tego pracownika, na którego czasami pokrzyczycie, bo w innym elemencie coś się wam nie podoba, to nie mielibyście przedszkola, boiska czy chodnika. Tomasz, miałem wrażenie, że cię zaskoczyłem tym pytaniem, kiedy poprosiłem cię o jakieś recepty, jak być dobrym wójtem, ale rozkręciłeś się i myślę, że chyba takich 5 recept, 5 zasad, może nawet można by już taką broszurę wydać, 5 zasad dobrego wójta według Tomasza Gromali. Ja proponuję z tych 5 zasad, żebyśmy zakończyli tą myślą de facto z Radzymina, tak, twojego stryja czy wujka, że warto być mądrym mądrością innych i fajnie, dzięki, że o tym powiedziałeś, też z tą myślą zostanę przynajmniej na dziś, tak, przynajmniej do końca tego dnia i ufam, że internauci też z tą myślą pozostaną może na dłużej niż na jeden dzień. Ja ci bardzo serdecznie... Działa, czyli warto nie na jeden dzień, tylko zdecydowanie wdrożyć tę zasadę w życie, w praktykę codziennego działania. Bardzo ci dziękuję, Tomaszu, za rozmowę, za to, że zachęciłeś nas też do przyjazdu do Lipnicy Murowanej, powiedziałeś, co to znaczy właśnie być dobrym wójtem, jak ma wyglądać dobra współpraca z samorządowcami, z mieszkańcami. Życzę tobie dalszych sukcesów. Oczywiście Forum Miasteczek Polskich życzy wszystkiego dobrego całej samorządowej wspólnocie Lipnicy Murowanej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. No, czasami poprzez pytania można coś wyłuskać. Wydawało się rzeczywiście, że może w pewnych dziedzinach ciężko się określić, ale faktycznie przychodzą wraz z tokiem rozmowy pewne myśli do głowy i to, co stało też u podstaw, można powiedzieć, pewnego exposé w 2010 roku. Mam pewne notatki z tamtego czasu i cieszę się, że jeśli mówimy, że będziemy właśnie wzmacniać pozycję pracownika, wzmacniać pozycję sołtysa, że będziemy dbać o pewne relacje interpersonalne, to chyba mogę, choć pewnie jestem subiektywny, ale powiedzieć, że się udało. A skoro przywołaliśmy wujka, no to nie chciałbym, żeby pozostał taki bezimienny, prawda? Burmistrz Radzymina 3 kadencji Zbigniew Piotrowski miał wiele ciekawych powiedzeń, wiele ciekawych dewiz. Radzymin też był, bo chyba już w tej chwili nie jest członkiem Unii Miasteczek Polskich, chociaż podczas jego działalności rozwinął się bardzo, podwoił praktycznie liczbę mieszkańców, powstały nowe osiedla, więc to też fajnie, żeby mieć kogoś, z kim można porozmawiać, z kogo można czerpać i później przenieść dalej te pewne działania. Więc wujka ojca chrzestnego mojego też serdecznie pozwolę sobie, Janusz, przy tej okazji pozdrowić. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za to zaproszenie.
bardzo sympatyczny czas. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.